Idąc do końca ulicą Zamkową, dochodzimy do miejsca, w którym w bliskiej odległości od siebie znajdują się dwa ciekawe miejsca. Zamczysko oraz skocznia narciarska. Skocznia narciarska, niedawno odnowiona, na której skakano przed II wojną i tuż po, a punkt K wynosi 45 metrów. Miejscem tym, w którym się obecnie znajdujemy, łączy się też lokalna anegdota. Gdy przed II wojną światową planowano po raz kolejny, podobnie jak przed pierwszą, budowę linii kolejowej w mieście, budynek dworca planowano za Sądem Myślenickim, a linia miała przebiegać przez Zarabie właśnie koło Zamczyska. Wybuch wojny po raz kolejny zniweczył te ambitne plany, stąd przesąd, że nie powinno się budować kolei w mieście, bo wywoła to wybuch wojny. Teraz są takie plany, jest niespokojnie na świecie, więc... A z drugiej strony projekt ten jest kuszący ekologicznie i to bardzo. Rezerwat przyrody Zamczysko to miejsce występowania chronionej flory i fauny, między innymi lilii złotogłów i salamander, uroczych żółtonakrapianych jaszczurek. Niedaleko skoczni narciarskiej krótki spacerek do ruin Zamczyska, które było w istocie średniowieczną wartownią obronną, o której możemy przeczytać na tablicy, że Zamczysko to termin oznaczający ruiny zamku, a w istocie w średniowieczu wnosił się tu zameczek wchodzący w skład umocnień obrony myślenickiej. Dokładna data jego powstania nie jest znana, ale zakłada się, że jego najbardziej spektakularną część, czyli kamienną wieżę o wysokości prawie 20 metrów, zbudowano na przełomie XIII i XIV wieku. Była to tak zwana wieża stołu ostatniej obrony, zwana też z niemieckiego Bergfriedem, miała charakter militarny, a nie mieszkalny. Jesteśmy cały czas na Zarabiu. Przy ulicy Parkowej, piękny park, schronisko PTTK, w którym w okresie międzywojennym mieściła się restauracja Ponurskiego i gdzie mieściło się pierwsze myślenickie kino założone przez Wacława Kondra, mieszkańca naszego dworku Nowiejskiego. W 1925 roku jeden z pierwszych filmów w kinie, Gigant, był to film w kinie niemym, przygrywała na pianinie pani Kowalska. Później kino przeniosło się do gmachu Sokoła w centrum miasta. Rondo braci Różankowskich. Stanisław i Eugeniusz, zasłużeni dla miasta sportowcy, Stanisław w 1948 roku dwoma golami przypieczętował zdobycie piłkarskiego tytułu mistrza przez Krakowie. Jesteśmy na ulicy Zdrojowej. Po lewej stronie, idąc w stronę Osieczan, mamy piękną halę widowiskowo-sportową, strzelnicę sportową, a naprzeciwko Małopolską Szkołę Gościnności. Ulica Zdrojowa powinna się nazywać Szkolna, bo obok Małopolskiej Szkoły Gościnności mamy jeszcze dwie szkoły. Państwową Szkołę Muzyczną imieniem Ludomira Różyckiego, której założycielem był Stanisław Dziurdzia. Ostatnio wzbogaciła się ona o piękną salę koncertową, która, mamy nadzieję, będzie służyć miastu, oraz szkołę podstawową. Na Zarabiu mieści się też Boisko Dalinu, lokalnego klubu sportowego z ponad stuletnią tradycją i niemałymi osiągnięciami. Klub sportowy Dalin odnosił spektakularne sukcesy w takich dyscyplinach jak piłka nożna, piłka siatkowa i zapaśnictwo. Znajdujemy się na ścieżce rowerowo-biegowej, która prowadzi od mostu na Zarabiu do mostu w Osieczanach. Kilkaset metrów dalej znajduje się Dolny Jas, miejsce miłe do wypoczynku i zabawy. Tu również odbywają się koncerty i imprezy sportowe. A biegnąca wzdłuż Raby ścieżka rowerowo-biegowa to ulubiony trakt zdrowia myśleniczan.
Od lat władze miasta obiecują wydłużyć go o trasę wokół zbiornika Dobczyckiego, co bardzo ucieszyłoby wielu biegaczy, rowerzystów i spacerowiczów. Po zejściu z mostu, a naprzeciwko boiska Dalinu, mamy piękny park z placami zabaw i miejscem do odpoczynku na hamakach imieniem Jana Izydora Staudingera, autora fraszek, który rodzinnymi więzami i sercem był związany z myślenicami początków XX wieku, a szczególnie z Zarabiem, gdzie odwiedzał słynny dom na Rzeczkach dziadków Kokowskich. Imię Staudingera park zawdzięcza naszej wieloletniej kierowniczce Biblioteki Pedagogicznej, pani Marcie Jantas.